Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałek 22 lipca 2024 roku. Witając wszystkich, pragnę jak zawsze tradycyjnie uczynić to hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje nam broszura z Biblią na co dzień. A są to słowa zapisane w księdze proroka Jeremiasza, gdzie w 1 rozdziale i 19 wierszu czytamy. Będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Zaś w Ewangelii według świętego Jana w 17 rozdziale i 9 wierszu czytamy. Jezus modli się o swoich uczniów. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Łaskawy i dobrotliwy Boże, dziękujemy za słowo, przez które do nas przemawiasz i wiarę naszą wzmacniasz, a prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Na wakacyjnych drogach i ścieżkach życia musimy spotykać się z wieloma różnymi zaskakującymi sytuacjami. Musimy stawiać czoła raz radosnym, pogodnym sytuacjom, a innym razem są to sytuacje dość trudne, kłopotliwe, zapierające dech w piersi, a może nawet wyciskające łzy. Dziś prorok Jeremiasz mówi, że będą nas zwalczać. Jakże dziwnie brzmią te słowa. Dziś będą cię zwalczać. Proroka Jeremiasza zwalczano za jego wiarę, za jego przywiązanie do Boga Jahwe. Zwalczano go za to, że oddaje chwały, pienia, dziękczynienia Stwórcy nieba i ziemi. A nas? Za co mają zwalczać? Ale dziś także próbuje się wiarę w Jezusa Chrystusa zmarginalizować. Próbuje się ją gdzieś odsunąć na bok i próbuje się ją zastąpić wieloma innymi, wydawać by się mogło wspaniałymi, pięknymi rzeczami. Raz są to właśnie wakacyjne wojaże, które niejednokrotnie spędzają nam przysłowiowy sens powiek, że być może przygotowując wakacyjną wędrówkę, nie mam już czasu, aby wejrzeć do Bożego Słowa. Nie mam czasu, bo jestem tak zmęczony, by zanucić piękną, radosną pieśń Bogu na chwałę. A może nawet nie mam sił, by ugiąć swoje kolana, złożyć swoje ręce i westchnąć do Boga. Tak, to wszystko, całe to otoczenie wydaje się, że może zwalczać moje przywiązanie do Jezusa Chrystusa. Ale tylko Chrystus jest naszą ostoją. Tylko Chrystus jest naszym wzmocnieniem, jest naszym posileniem. On jest Twoim, moim wsparciem. On ma o każdego staranie. Bo to właśnie ten Jezus powiada, ja jestem drogą, wakacyjną, nie tylko wakacyjną drogą, prawdą i życiem. Ten Jezus wyciąga do ciebie i do mnie zawsze swoją dłoń, aby mocno uchwycić, pewnie, bezpiecznie poprowadzić drogą, którą On jest sam. On chce, byś z każdej wakacyjnej drogi wrócił szczęśliwy. Uśmiechnięty, pogodny, ale pełen też wdzięczności do Boga za to, co doświadczyłeś, co przeżyłeś. To On powiada, nie bój się, ja jestem z tobą. Nie lękaj się. I nie raz, i nie dwa doświadczyłeś tego, drogi słuchaczu, drogi strażaku, kiedy w życiu było ciemno, bardzo ciemno.
kiedy być może ten wakacyjny, piękny czas został troszeczkę zakłócony anomaliami pogodowymi. Kiedy z oczu może popłynęła łza, nie byłeś sam, bo On był z tobą. Ten Jezus w ogrójcu modlił się w modlitwie arcykapłańskiej za tobą i za mną. On prosi Ojca, niebiańskiego Ojca, o ciebie i o mnie, abyś zawsze odczuwał Jego bliskość i Jego dobroć. I zdając sobie z tego sprawę, możemy swobodnie zawołać: przyjaciela mam, co pociesza mnie. Gdy o Jego ramię oprę się, bać nie muszę się ani ronić łez. Gdy o Jego ramię oprę się, bo Boże ramię to jest w ucisku pewny gród. Boże ramię do niebieskich mnie zawiedzie wrót. I życzę wam wszystkim odczuwania i doświadczania Bożej opieki. Pamiętajcie, nie jesteśmy sami. Jest z nami Chrystus Pan. A jeśli On z nami, któż przeciwko nam? Na pewno nikt. Pozostańcie z Bogiem, Bożej opiece, z Bożą mocą idźcie przez życie. Niech Pan Bóg was błogosławi. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Pozostańcie z Bogiem.